Witajcie, Edukacja na Maxe, z tej strony kolejny odcinek serii Shogi. Planuję także robić odcinki o prosach, jakichś gry w prosów, coś z analizami, więc będę o tym cały czas myślał namiętnie. Na razie tutaj działam sobie, gram sobie, daje mi to przyjemność. Tak filmy Shogi nie miały aż tak dużo wyświetleń, więc jeżeli mogę nabić troszkę wyświetleń przy okazji i da mi to przyjemność, to czemu nie? Ale każdy widz, który o coś mnie prosi, daje mi większą motywację do działania, no i myślę, że w ten sposób, nie bardzo nietypowe zagranie, ja tego pionka wymienię, bo w tej pozycji wydaje mi się, że mój przeciwnik bardzo przegiął z tym skoczkiem. No zobaczmy, czy to było przygięcie z jego strony. Na razie pozycja jest dość nieciekawa. Z drugiej strony tutaj mam szansę na promocję. Teraz, aha. W ten sposób. No to wezmę, to jest szybsze na pewno. Wezmę to, oddał mi troszkę materiału, więc pozycja wygląda na dużo lepszą dla mnie. Mogę promować się. Zaskoczek był za szybki ewidentnie. Tutaj zobaczył 23 Q i potraktował mnie jako nuba. I się to na niego. Ja tutaj spokojnie sobie srebrnego ustawię, obroni pozycję. Myślę, że kolejny ruch będzie goniec albo skoczek. Myślę, że skoczek będzie lepszy w tym miejscu. Aha. Na co po tym ruchu? Zaczęli się na my. Aha. Po prostu wzmacni atak. No tak, tutaj zaczyna się już robić problematycznie. Oni będą mógł tego wziąć. Ach. Po co zaatakuje chyba i tyle. Groźba sumę w jednym ruchu, tutaj wystarczy rzucić było złotego, niestety to mi się nie udało. Groźba mata w jednym ruchu, więc muszę uciec. Kluczowym teraz będzie goniec tutaj na odpowiednim miejscu ustawić. Ok, tutaj pilnuję tego pala dobrze. To po prostu dodam skoczka. Związanie jest, wydaje mi się, że to będzie dość dobre. Oczywiście może też rzucić skoczka, innego skoczka, albo dołożyć generała, ale tutaj ja i tak jestem w tym momencie szybszy. W ten sposób po prostu. Mhm.
Srebrny jest związany, więc mogę tutaj rzucić złotego. I potem korzystnie sobie powymieniać. Co prawda moja pozycja wcale nie wygląda tak dobrze. Jakby się chciało, to... Oczywiście droga ucieczki jest tutaj poszukiwana. Promocja. No dobra. Pytanie jest, czy to już nie jest suma. Bo mi na takie wygląda. No, jakby to wziął, to też byłoby, ale... A, bo tutaj jeszcze... Jeszcze... A to tak, i tak widzę, że działa. Tak, warto pamiętać o tym gońcu, prawda? Ale materiału miałem tyle, że i tak było. No i udało się tym razem. Dostanę promocję na 22 kill. Dziękuję serdecznie za tą promocję. No i zobaczę, co tam w analizie się dzieje. Tutaj było wszystko tak dość klasycznie. No ten, ta wieża, no to granie tej wieży tutaj to było dość ryzykowne. Już pomijając kwestie tego typu. Tutaj ewidentnie groziły widełki gońcowe. Co prawda tutaj też wcale nie było dobrze, bo skoczek z tempem. Tutaj motyw z pułapki Demon Killer. Więc możliwe, że mój przeciwnik coś tam ciekawego miał przygotowanego na to. A ja, jak widzicie, zagrałem bardzo spokojnie. Po prostu po pierwsze ubezpieczyłem. Tutaj mogę jeszcze zagrać sobie gońca. Tylko zdobyłbym tylko lance. Ale on prawdopodobnie tutaj już nie miałby jak tego gońca mi zbić. I ja bym sobie kiedyś stąd wyszedł. Tak, tutaj już musiałem reagować i zdecydowanie ten kształt był chyba tutaj dość wygodny dla mnie. No i ten goniec chyba też był tutaj kluczowy, no bo bez tego gońca, jakbym nie miał tego gońca, no to prawdopodobnie musiałbym czekać na zbicie, ewentualnie srebrnego tutaj bliżej wysunąć w celu podpowiedzialnym zablokowania tego gońca. A w ten sposób dokonałem wymiany na moich zasadach. Odgrodziłem tutaj wieżę. No i teraz tam naprawdę kluczowe było już zablokowanie w pełni tej wieży. No tutaj zagrałem agresywnie. Mogłem spokojnie zagrać na przykład rzucając w to miejsce skoczka. Myślę, że to byłoby bardzo spokojne, ale też i stabilne. I przy okazji uchroniłoby mnie przed tą zrzutką. W tym momencie zastanawiam się tak naprawdę, czemu ja tego nie zbiłem. Bo zasadniczo powinienem zbić tego skoczka. Nie wiem, czemu tego nie zrobiłem. To chyba był błąd z mojej strony. Nie widzę tutaj żadnego potencjalnego zagrożenia. Czyli sam sobie dałem troszkę popalić. No i tutaj może zamiast brać tutaj, wymieniać, robić wstępem na smoka, może powinienem spokojnie jakoś zaatakować na przykład tutaj skoczkiem i zablokować linię, na którą potencjalnie chciałby atakować. Z drugiej strony ma na rynku jeszcze gońca i srebrnego tutaj. Na przykład tutaj goniec w tym miejscu dość dobrze wygląda, więc prawdopodobnie, jeżeli bym zagrał skoczkiem, to poszedłby goniec, ale to wtedy ja bym po prostu wstępem tutaj poszedł. No nie, chyba nie. Aż takie niegroźne. No, nic. Zrobiłem tak. No i tutaj zrobiłem błąd. Tak naprawdę powinienem nie przejmować w ogóle się tym gońcem, cofnąć srebrnego i bronić przy okazji złotego, a następnie, jeżeli nawet by to zbił, zrzucić pionkę. I to byłoby zdecydowanie tutaj lepsze wyjście. Ewentualnie mógłbym jeszcze... Nie no... Podejść to nie, no bo ma tego srebrnego na ręce. Może zrzucić skoczka w to miejsce. Nie no, to, aha, no to wtedy
Też nie, no to też chyba by działało. Także było te kilka opcji, ja troszkę pośpiesznie. Ostatecznie wyszło na moje. Tak naprawdę okazuje się, że brakowało mi jednego tempa. No może więcej niż jednego tempa, ale oni tak nie mieli ataku, więc tutaj mogłem spokojnie pozwolić na. No i tutaj już było kluczowe. Jeżeli po tym srebrnym on by tutaj się ruszył, no to złotego zrzucam i pcham tak jak poprzednio. No tutaj nie zwróciłem uwagi na tego konia, co było dużym błędem. Ale miałem wystarczającą liczbę materiału, żeby potencjalnie mata zrobić. No i to tyle. Mam nadzieję, że film się podobał. Odcinek był pouczający. Zapraszam do oglądania, subskrybowania i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia, pozdrawiam.